na tle innych gmin, faktycznie możemy poszczycić się dużą ilością jednostek. Utrzymanie wszystkich jest rzeczą bardzo trudną. W tamtym roku udało się raz w ramach takiego mechanizmu współfinansowania zakupu samochodu strażackiego zakupić właśnie taki wóz do zabudowa. Dwa, też to jest nawet nie zbieg okoliczności, ale w poprzednim roku również zabudów otrzymał drugi wóz, tylko o innym charakterze, który pozyskaliśmy w ramach programu transgranicznego. Tym razem druga jednostka, która wchodzi w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, czyli jednostka z rybą, myślę, że może cieszyć się tym nabytkiem, który trafił akurat dzisiaj praktycznie tak spontanicznie jest witany w Rybołach. Ochotnicza Straż Pożarna to stowarzyszenie. W związku z tym trzeba się liczyć z tym, że aby utrzymać stowarzyszenie potrzebne są pieniądze. W przypadku gmin miejsko-wiejskich oraz gmin wiejskich, a my jesteśmy właśnie gminą miejsko-wiejską, praktycznie większy ciężar albo większy ciężar finansowy spada na gminę. Finansowy. Strażacy mogą liczyć na sfinansowanie różnego rodzaju szkoleń przez nas, na dofinansowanie do zakupu sprzętu. Tutaj mamy do czynienia akurat praktycznie z zakupem używanego samochodu strażackiego. No oczywiście na pomoc możemy liczyć z innych instytucji, czy to będzie Starostwo Powiatowe, czy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, Urząd Marszałkowski, czy też Komenda na przykład Główna Straży Pożarnej. Tym niemniej utrzymanie wszystkiego jest bardzo trudnym zadaniem, bardzo nakładochłonnym. Jeżeli chodzi o wóz, który znajduje się za nami, chciałbym z tego miejsca podziękować Starostwu Powiatowemu, który odpowiedziało na naszą prośbę i dorzuciło się kwotą 40 tysięcy złotych do zakupu tego Mercedesa. Oni bardzo dużo ratują właśnie życia ludzkiego, uratowali w swoich pracach. Również dużo, nawet i lasów gasili przez to. I powiem, że bardzo dużo też zwierzyny, ptaków nie zostało zniszczonych. Naprawdę, bardzo dużo osób im zawdzięcza swoje życie i na pewno to są ważne jednostki, nie tylko jak wymieniłam pierwsze zabudów i Ryboły, ale pozostałe też. Przecież oni nie patrzą, czy to dzień, czy to noc, ulewa, nie ulewa, upał i muszą pracować. I to społecznie. Naprawdę ja ich podziwiam. Naszych strażaków z Rybą, oni od dawna, jako jednostka OSP, od dawna jest jednostką wiodącą, można po zabudowie, ale w tej chwili to naprawdę prężne, bardzo dużo młodych ludzi, są aktywni, udzielają się społecznie, naprawdę nie odmawiają. Na każdy wyjazd pełna na pewno brygada jest do wyjazdu, skompletowana. Z okazji może spóźnionych już wielkich uroczystości, z okazji świętego Floriana, chciałam wszystkim strażakom złożyć jak najserdeczniejsze życzenia. Życzyć im dużo zdrowia i wytrwałości w ich społecznej pracy, jak im i ich rodzinom. Wszystkiego najlepszego. Pozyskaliśmy dzisiaj uroczyście samochód ratowniczo-gaśniczy marki Mercedes Actros. Zastąpi on dla nas wysłużonego już Stara 266, który służył nam od 2005 roku. I chcielibyśmy podziękować gminie Zabudów, mieszkańcom okolicznym, którzy się przyczynili do pozyskania tego samochodu. I mam nadzieję, że będzie służył nam przez najbliższe lata dla nas jako strażaków i dla mieszkańców powiatu białostockiego. Mieliśmy więcej wyjazdów w tym roku, o wiele więcej. Były te śnieżyce były, tak, to były połamane drzewa, wypadków było dużo i mam nadzieję, że tym Mercedesem, którego pozyskaliśmy, będziemy docierać szybciej, sprawniej.